Witajcie, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku Zdrabko Misi. Kochani, no widzicie, mamy maj. Najpiękniejszy miesiąc w roku, ciepło, słonecznie. No, od kilku dni nam się zrobiło ciepło, zrobiło się słonecznie. Ja jak nagrywam tą sobotę, przyznam się, nagrywam tą sobotę przed wtorkiem. No to jest słonecznie, bardzo ciepło. I wróciłam z działki i mówię, nie, no trzeba nagrać wtorek. Na wtorek, bo w poniedziałek pracuję. No ale dobra, przyjmujmy, że jest wtorek. Kochani, tak jak Wam powiedziałam, obiecałam brylanty. W maju brylanty pomęczymy. Widzę, że powiem śmiesznego z tymi brylantami. Ja mam jest czterech paczek. Tak. Czterech paczek mam, ale jakby to jest porównanie dwóch numerów. W ogóle to całkiem przypadkiem, kochani, wyszło, ponieważ ja je zbierałam sobie tam na kupeczkę, odkładałam do witrynki. No i ja patrzę, słuchajcie, że ja mam, już Wam pokażę, dwie zdrabki z numerem 5. I to ta zdrabka po mojej, ta jest kupiona w galerii, kupiłam asystent, a jeszcze tak, o, nie wiem czy widzicie, galeria, w sobie zapisałam skąd która, a tą piątkę kupiłam ja przy Rybnym, tam gdzie zawsze, i z tego Rybnego jest też, kochani, ta ósemeczka, to też jest z Rybnego, czyli piątka i ósemka jest z jednej paczki. A tu jeszcze mam taką ósemkę z kolektury, gdzie sprzedaje ten miły pan. Też jest ósemka. Co go asystent nie lubi. Groźnie się spojrzał. Asystent już się groźnie spojrzał. Kto się? Pan się spojrzał, czy się asystent? Asystent. O, ja asystent to mi chyba z wzrokiem. Pożar zabił mnie wzrokiem teraz. Numer jeden. No i mam ósemeczkę, którą kupiłam wracając z pracy. Na dworcu centralnym, o, mam napisane centralny, w Warszawie. No i ta ósemeczka kupiona właśnie, mówię, na centralnym, bo stwierdziłam, że chcę tak z różnych, nie udało się mi z różnych paczek, a to powiem dlaczego, tej piątej paczki już równej, bo była zamknięta ta kolektura przy mnie i nie mam z tej kolektury przy mnie. Dobrze, kochani. Koniec tego gderania, gadania. To co? Lecimy z tą piątką. Z tą piąteczką, która jest... Ma też przyjaciółkę ósemkę. Więc lecimy z tą piątką. Zobaczymy, czy ta piątka... A ja. Lecimy z piątką, biorę ósemkę. No. Wiecie? Widzicie? Ja to jestem po prostu rozkojarzona. Dobrze, kochani. Lecimy z tą piątką. Piątką. Pokazuję piątką. Dobrze, czy ja wziąłem piątkę od ósemki? To zaraz też. To też teraz jest, wiecie. No ja dzisiaj jestem rozmarzona, Gloria. Tak. To jest dobra piątka. Dobrze, koniec gadania, bo ja 3 minuty się musiałam nagadać. Podkowa torba, czyli tu nie ma nic. Brylant. Prezent. Safe, czekolada, kapelusik i perfumki. Tu mamy dzwonek i monetkę, tron i monetę. Muszę Wam powiedzieć, kochani, że jeśli chodzi o ten, o to, co będziemy sobie wspólnie oglądać, a ja będę dla Was drapać w czerwcu, to będzie ankieta na społeczności. Tak pomyślałam, że będzie, kochani, ankieta na społeczności. Czy pierścionek, czy macie jakiś bransoleta? Będzie ankieta na społeczności, czy na przykład robimy znowu maraton z jedną zrabką, czyli na przykład playbooki, czy też lecimy, kochani,
lustroworek. Sprawdzamy, co jest w bonusie. W bonusie jest serducho dla Was. A tu patrzymy, czy coś da lotto. Okulary. Igar. Róża. Czy po prostu na przykład zrobimy sobie z pełnym portfelem czerwiec, czy czerwiec będzie z krzyżówką, czy czerwiec będzie z playbookiem, to będzie decyzja do Was należała, kochani. Portfel kolczyk. Na razie nic się nie powtarza. Podkowa. Trzymajcie kciuki. Kufer. Perła. I naszyjnik. Czekolada. Bransoleta. Trofeum i dzwonek. 150 zł, bo to jest 5, kochani, w tym roku, w tym miesiącu jest 5 wtorków, więc 150 zł wkładu. I dlatego jest 5 brylantów. Szminka. Kluczyk. Worek. Lustro. Szminka. Korona. Brylant. Portfel, tu już trolują. Zegar. Rek i świnia. Tron. No i zegarek. Będzie pustak. Zegarek. I róża. No tu niestety brylanty z numerem 5 poległy z kolporterka tego mojego z sklepiku z gazetami. Gdzie ciągle YD. Tak. Gdzie ciągle, muszę Wam powiedzieć, jest dostępna krzyżówka XXL. Ale to jest jedyne miejsce w Nowym Dworze, prawda? Tak. To jest jedyne miejsce, gdzie tam można kupić drogę do miliona, gdzie można kupić na tropie kasy. Dużo szczęścia już wybrali, ale krzyżówkę to da Ci wiarę, że jest jej tyle, że na przykład jest kilka sztuk, ja kupię i pójdę za dwa dni. Mówię, o, krzyżówka. A Pani ma tam szufladkę ze drapkami. Dobrze, kochani, bo ja tak bym mogła długo, bo jakoś dzisiaj rozgadana jestem. Ale niestety z drapa nic nie dała, jest pustaczek. Zapraszam Was na kolejne wtorki. Udanego świętowania, bo dzisiaj mamy 3 maja. Świętujcie, odpoczywajcie. Dzisiaj wtorek jest taki wolny, fajny. No a jutro środa, trzeba do roboty, ale tydzień przez to krótszy. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!